Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku spotykamy się troszeczkę w innym miejscu, mianowicie z tego powodu, że ogólnie rzecz biorąc, poza odcinkiem zrobiłam sobie parę rzeczy. Zacznijmy od tego, że zatrułam sobie tą broń i naostrzyłam. Jak widzicie, jest aktualnie dużo lepsza od tamtej. Udało mi się też wreszcie ten lekki topór bandyty zatruć i naostrzyć, co nie było na samym początku możliwe, kiedy chciałam to zrobić. Sprzedałam też również syf z ekwipunku, jest go trochę mniej. Te kusze zostawiłam, ponieważ poza odcinkiem udałam się jeszcze jedno miejsce, gdzie byli orkowie. Mianowicie, jak byliśmy w Mertanie, konkretnie w okolicach Montery, no to tam była taka kopalnia na górze i tam wybiłam orków, ponieważ zastanawiałam się, dlaczego dalej nie mogę odpłynąć, jeżeli chodzi o Lorda Baldwina. No i szczerze mówiąc, nie wiem, on cały czas się wymiguje, że królowi coś zagraża. Także niestety nie wiem, jak się do tego odnieść. Na razie po prostu sprawę olejemy, bo mamy kwestie do załatwienia tutaj jeszcze w Nordmarze całkiem sporo i w Monterze. Ale tak, poza odcinkiem zrobiłam sobie eliksiry do życia, także porównujemy statystyki. Ogólnie zrobiłam bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o stałe sprawy. Udało mi się też zrobić parę zup. Także tak, mamy życie. Teraz lecimy dalej po kolei. Ognisty gulasz mam jeden, który był niewypity. Tutaj podwójny młot low potrafi zwalić każdego. A czy to nam nie dawało many? W sumie to nie wiem. Młodlow zwykły daje manę. Mamy kompoty z bananów. Ja akurat jestem trochę poobijana, więc nie będzie aż tak bardzo bolało, że sobie odnawiamy życie. Jak widzicie, no narobiłam tego całkiem dużo, ale wypadało wreszcie to zrobić. Jedyny minus jest taki, że też zrobiłam zupy z ciemnych grzybów i niestety nie starczyło mi na zupy do siły z tych... Jejku, z tych świerszczowych pokrzyw, no nie? No ale to na spokojnie, myślę, że ciemnych grzybów jeszcze znajdziemy od cholery, znając życie. Także nie ma co się bać i tym przejmować. Kozi ser, zupa mięsna, rybna, zupa serowa. Co ja tutaj jeszcze mam do zjedzenia? Właśnie, zupa ziołowa. O to mi chodziło z tej świerszczowej pokrzywy. No ale niestety części się nie udało. I mamy nordmarską starkę. Jak widzicie, warto było wziąć przepis od typa, bo za jedną taką nordomarską mamy 5 many i 5 zdrowia. Będziemy to trochę długo pić, bo to wiecie, jak to się pije. No ale będziemy mieli przynajmniej, no nie? Także będzie dobrze. Statystyki będą rosnąć, a to się przyda. Nauczyłam się też poza odcinkiem broni dwuręcznej do 100%, bo i tak mamy dużo punktów i w sumie, jeżeli bym się chciała na broń dwuręczną przerzucić, a może tak być, że będę musiała, skoro będziemy mieli później Uriziela, no to wypadałoby umieć się posługiwać tą bronią. A szczerze mówiąc, chciałabym się nawet przerzucić na dwuręczną z takiej przyczyny, że zadaje więcej obrażeń, więc będziemy wszystko klepać szybciej. Co prawda ma ona swoje minusy, no ale trudno. Myślę, że warto i tak spróbować. I nordmarska, no i tutaj ta zupa właśnie z ciemnych grzybów, także też będziemy mieli manę dodatkową jeszcze. Jak widzicie, mam jej bardzo dużo. A się jej w ogóle nie uczyłam. To jest najpiękniejsze. No i powiem Wam, że żałuję, że nie zrobiliśmy sobie więcej rzeczy z tych szczawi królewskich jeszcze, jeżeli chodzi o mikstury życia, bo aktualnie wykorzystałam już wszystkie szczawie, które miałam, bo wolałabym HP niż siłę. Dlatego, że sami widzicie, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o te zupy. Ja mam jeszcze tak samo właśnie na przykład smocze korzenie i goblinie jagody, które wydaje mi się, że po prostu zjemy, bo tak jak mówię, nie opłaca się już kompletnie robić mikstur. O, jeszcze mam mocny gulasz. Nie opłaca się już robić kompletnie mikstur, które miałyby nam podnieść poziom... No wiecie czego, jejku. Zręczności czy siły, bo mamy tych rzeczy bardzo dużo. Tak, świerszczową pokrzywę zostawiamy, potrzebujemy ciemnych grzybów. Co ciekawe, no nie mam ich, bo wykorzystałam na zupy. Smoczych korzeni mamy 23.
i goblinich jagód mamy 51. Aktualne nasze statystyki wyglądają tak. Wydaje mi się, że zjemy sobie te rośliny, ale czekam na wasze przyzwolenie, żeby nie było, że rośliny jem. I tak, i tutaj możemy wykopać, moi drodzy, amulet. Ja nie mogłam znaleźć tego całego Karla, czy tam Jarla. Że coś znalazłem. I boję się, że po prostu już go nie znajdę. Ale ten amulet, jak widzicie, jest przekozak, dodaje plus 40 siły. Ja nie potrzebuję go nosić, no bo sami wiecie, o co chodzi. Myślę, że wrócimy sobie do amuletu, nie wiem w sumie którego, bo mamy trochę tych amuletów. Na pewno nie potrzebuję w sumie smoczego ognia. Moglibyśmy go nosić tak na stałe, wydaje mi się nawet, przed czarnym spojrzeniem. Ten do siły jest naprawdę fajny, ale kurde, nie potrzebuję go kompletnie. Chyba, że wrócimy do tego amuletu jasnowidzenia, bo będziemy mieli też więcej życia. I chyba ten amulet najlepiej mi się sprawdza, bo jednak nam podbija te statystyki. Co nam mówi dziennik, jeżeli chodzi o ten zaginiony amulet? Zobaczymy, co powie o tym Uta. Dobra, no to idziemy w takim razie do Uty. Ja tego amuletu nie potrzebuję, więc bardzo chętnie go oddam nawet właścicielowi, jeżeli mam być szczera. No bo w sumie, tak jak mówię, po co nam 40 dodatkowe siły? Nie wiem. Coś jeszcze. Tak sobie. Aha, no i nie mogę jej oddać. W ogóle wydaje mi się, że to zadanie się zbugowało. Ten chyba Skjold będzie mnie bił, jak zobaczy mnie z tym amuletem. No, nawet już wstał. Ale to dobrze, bo w sumie ja bym mu oddała chętnie. Nie, on mnie bije, bo mu wlazłam do domu. Damy radę pogadać? Nie, no mi się wydaje, że to zadanie się zbugowało. Bo jak wcześniej spotkałam tego typa w karczmie, to teraz za cholerę go tam nie mogę znaleźć. I zastanawiam się, czy chłop na przykład, nie wiem, nie spadł gdzieś w jakąś przepaść. Albo coś w tym stylu. Tu jest Thorsten. Tu jest Elgur. Tu jest ta babeczka, nawet z nią nie mogę za bardzo gadać. Tu jest stół do garbowania. To tak na przyszłość może się przydać. No na razie tego zadania nie ruszymy. Z kim ja miałam iść na tą rudę? Powiedzcie mi proszę. Ukryta ruda. Thorsten. No to tutaj był przed chwilą. Halo. To jest Elgur. Gdzie jest Thorsten? Przed momentem tu go widziałam. Tam chyba poszedł. Ej no stary, ale... Dobra, no wydaje mi się, że trzeba będzie go... Okej. Okay. Możemy już ruszać w drogę. Dobrze. Idź za mną. Ewentualnie tamten drugi też po prostu wlazł w ścianę i się zrobiły jakieś dziwne rzeczy. Ja bym bardzo chciała skończyć te questy, ale część z nich się popagowała. Ja w ogóle się obawiam, że nam się gra cała zbagowała. Mimo, że starałam się robić wszystko w odpowiednim momencie, no bo to nie jest normalne, że Baldwin dalej mówi mi, że król jest w zagrożeniu, jak cały Vanguard jest odbity i te zadania są pokończone. Bardzo mnie to niepokoi, jeżeli mam być szczera, no bo kurde, no nie oszukujmy się, nie? Bardzo niefajnie to wygląda. Tędy mnie prowadzisz? Ja tutaj byłam, stary. Ciekawe mnie, gdzie on mnie zaprowadzi po tą rudę. Pewnie tam, gdzie już byliśmy, ogólnie rzecz biorąc. Ale przynajmniej mamy czysty teren. Nic nas tutaj nie zeżre. Dzięki Bogu. No, tutaj byłam, ewidentnie. Czy on nas nie zaprowadzi pod tą śnieżną bestię, gdzie my byliśmy? Tam było chyba trochę rudy. Nie, idzie w przeciwną stronę. Kurde, tego się nie spodziewałam. Ale wiecie co, ja naprawdę nie chcę krakać, ale ja się boję, że nam się gra zbugowała całkiem. Tam na dole są jacyś przeciwnicy w ogóle, co? A ty dokąd idziesz, człowieku? Kurde, daleko żeś tą rudę schował? Jesteśmy na miejscu. Powiedz mi, co będziemy robić? Możemy zaatakować wszystkie szablozęby naraz. Ale możesz je odciągać pojedynczo. Wtedy tu zaczekam. Witam.
Szczerze mówiąc, to ja sobie wolę je pozabijać chyba sama. Nie no, powiem wam, że w tym wypadku to nas tutaj faktycznie nie było. Czy tam są... Nie, tam są tylko rozpruwacze, dzięki Bogu. No dobra. Czy będą schodziły na hita? Tak jest. To bardzo mi się podoba akurat. I znowu kolejny poziom wbity przez nas jest. Okej, czyli nas tutaj nie było. No i tutaj jest kuferek zamknięty właśnie. Dobrze, czyli nie zrobiliśmy nic... Jakby zrobiliśmy coś, co nie robiłam tego poza odcinkiem, ani w ogóle na odcinku. Także fajnie w sumie. Coś nowego. Tygrysy szablozębne nie żyją. Bardzo dobrze. Więc znów bez przeszkód mogę wydobywać rudę. Dziękuję ci za pomoc. Oto klucz od mojego kufra. Weź z niego wszystko, co chcesz. Dobra, ale gdzie ty chcesz tą rudę wydobywać, jak tam nie było żadnych... Złóż? Nie mam pojęcia. Okej, bryłki rudy, żelaza, magicznej rudy i czarnej rudy. I co, i po zadaniu? Nie. Jeszcze raz porozmawiać z Thorstenem. No dobrze, no to ja go tutaj widziałam, że on tu gdzieś sobie idzie. Siema. Chwila. Wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku. Teraz nasz klan ma wystarczającą ilość rudy. A jeśli chcesz zobaczyć nasz zapas rudy, nie mam nic przeciwko. Możesz również zabrać trochę ze sobą. Okej, on sobie zniknął tak po prostu, nie? Super. Dobra, czyli po queście, czy nie? Ej, no ja teraz nie nadążam, przecież przed chwilą tu byłam i tutaj nie ma żadnych zasobów. Chyba, że... A, chyba, że w taki sposób to ma wyglądać. Dobra, to ma trochę więcej sensu. Czarna ruda, złoże żelaza, czerwonej rudy. Tutaj też magiczna ruda. Muszę przyznać, że dość dużo mają tych swoich kopalni. A tam na górze co jest? Tu się da wejść, czy jest ślepa? Da się wejść. Kurczę, no powiem wam, że... Nie spodziewałam się, podejrzewałam, że powinnam z nim porozmawiać teraz, a nie tutaj łazić. Ciekawa jestem, czy da się stąd wyjść inną drogą. Rdest polny. Wydaje mi się, że to miejsce widzieliśmy chyba kiedyś, będąc gdzieś tam na dole. Dobra, schodź. I teraz, żeby się nie zgubić... O, już się zgubiłam właśnie. Nie no, podejrzewam, że trzeba z nim będzie jeszcze raz pogadać. Ale nie powiem, robi to wrażonko, jeżeli mam być szczera. Czerwona ruda, żelazo, kilof mamy, możemy sobie kopać. Nieźle, co? To miejsce trudno znaleźć. Zupełnie przypadkowo na nie trafiłem. Posłuchaj. Jeśli chcesz sobie wziąć nieco rudy, to nie mam nic przeciwko. Dobra, no dzięki. I po zadaniu. Fajnie. Tak jak mówię, ten zaginiony amulet to się jakieś cuda porobiły z tym questem. Chyba będę musiała sobie wczytać jakiegoś wcześniejszego save'a i tego gościa przyzwać, więc na razie ten quest zostawimy w spokoju. Powiem tak, tepniemy się do klanu Rudy. Tam się prześpimy. Ewentualnie postaram się tego typa jeszcze raz znaleźć, bo coś mi nie pasuje tutaj kompletnie. Tu jest Sigrid. No on powinien siedzieć w knajpie, nie? Tutaj go na wieży nie ma. No, powinien być tutaj, bo też go tutaj wtedy spotkaliśmy, natomiast jego po prostu tu nie ma.
W ogóle oni w karczmie widzę, że śpią. Powiem wam, że właśnie testowałam to też poza odcinkiem. Po prostu śpiąc do północy, no i niestety nie znalazłam nikogo. Ja pamiętam, że on sobie tutaj przyszedł, no bo on mieszka z Utą, no nie? I tutaj cały czas łóżko jest puste. Jego po prostu nie ma, wyparował. Laska już nie ma męża i tyle. Dobra, nie marnujemy czasu. Lecimy, moi drodzy, do klanu ognia dzisiaj. Północne ziemie Nordmaru. Witam serdecznie, dzień dobry. I mamy. Witam. Nazywam się Roland. Witaj. Nazywam się Ingolf i jestem myśliwym z klanu ognia. Więc jesteś na polowaniu. Właśnie, nieznajomy. Zamierzamy zapolować na rozpruwacze i lodowe wilki. Emigrek. Nie jesteś sam, nie. Jest nas tu cała grupa. Nasz obóz myśliwski jest tu, niedaleko. A ty? Czego szukasz na tym odludziu? Szukam ruin starej świątyni, powinny gdzieś tu być. O, Innosie. Mam nadzieję, że nie mówisz o ruinach Isagratu. Tak, dokładnie te ruiny miałem na myśli. A wiesz, czym są ruiny Isagratu? Cóż, Isagrat to zniszczona świątynia Beliara na północy. Rzeczywiście to wiesz. Więc albo jesteś szaleńcem, albo... Albo jesteś wyznawcą Beliara. Zdecydowanie nie. Jestem paladynem króla Erchaobara i w związku z tym, jestem wyznawcą Innosa. Więc na Innosa, czego szukasz w tym przeklętym miejscu? W ruinach świątyni powinien być potężny artefakt, którego potrzebuję do walki z hordami stworzeń Beliara. Rozumiem. Więc życzę ci szczęścia w tym przedsięwzięciu. Wiesz, gdzie znajdują się te ruiny? Ja? Nie. Ale stary Ansgar wie, on już bywał w tych ruinach. Ciekawe. Gdzie mogę znaleźć tego Ansgara? W naszym obozie. Jeśli chcesz, mogę cię tam zaprowadzić. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę cię nauczyć, jak lepiej strzelać z łuku. Oprócz tego, mogę ci pokazać, jak przeciwko orkom, skuteczniej wykorzystać łuk albo kuszę. Będziesz w stanie zadawać im znacznie większe obrażenia. Powinieneś jednak mieć wystarczająco dużo doświadczenia. Pokaż mi, jak lepiej walczyć z orkami bronią dystansową. Ork jest bardzo silny i często dobrze uzbrojony. Dlatego musisz orka skutecznie trafić już pierwszym strzałem, żeby go zwyciężyć. Pozwól mu tylko zbliżyć się wystarczająco blisko, zanim wystrzelisz. Wtedy twój strzał będzie o wiele skuteczniejszy. Jeśli to opanujesz, będziesz mógł pokonać nawet silnego orka. Naucz mnie strzelania z łuku. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Podążaj za mną. Dobra, no szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że znajdziemy jeszcze jakiegoś nauczyciela, jakichś nowych umiejętności, których nie mam, ale chyba teraz powinniśmy mieć strzelec właśnie 100%. Dobrze, no to fajnie akurat, to mi się podoba. Dobra, przyspieszmy trochę kroku. Kurde, zapomniałam sobie zainstalować tego hotbara. Ale wydaje mi się, że chwilowo może nam nie być potrzebny jeszcze. Tutaj jakaś kopalnia, coś gdzieś. Fajnie, bo teraz taki lodowy wilk na hita schodzi. W sumie trochę się nie spodziewałam przeciwników w tym miejscu. Jest golem niestety. Ale on chyba idzie w przeciwną stronę niż ten golem. Ogólnie warto pozbierać skóry, bo będą nam potrzebne do zadania, a nie wiem ile ich mam, a będzie ich potrzebna spora ilość, bo chyba gdzieś tam po 30 sztuk. Czy coś takiego. No tam się będziemy musieli na pewno przejść. Ale przede wszystkim jesteśmy w obozie. No i dotarliśmy. Idź do Ansgara. Siedzi z innymi przy ognisku. Dobra, świetnie.
To chyba zaczniemy sobie najpierw od niego, no nie? Przy ognisku mówisz, że siedzi. No trochę nie widzę, żeby siedział przy ognisku. Także chyba jednak zaczniemy od takiego luźnego przejścia sobie. Chyba, że tutaj mu chodzi o to miejsce. A, tu jest ognisko. Ty, tu jest zupa ziołowa, widziałam. Dobra, nie będę się chrzanić. Przy ognisku, ale tutaj nie ma przy ognisku. To gdzieś sobie chyba poszedł indziej. Gdzie ty, Ingolf, idziesz? Chyba, że tu jest jakieś ognisko na górze. Nie wiem, zaraz zobaczymy. O, mamy go. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Ansgar. A ty kim jesteś, nieznajomy? Jestem Roland, paladyn króla Erchaobara. No to witaj, paladynie. Ingolf powiedział mi, że znasz drogę do ruin Isagratu. Tak, to prawda. Ale dlaczego to cię interesuje? Chciałbym się przejść do ruin. Może mi podpowiesz, jak do nich dotrzeć? Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, czego chcesz. Co masz zamiar znaleźć w ruinach świątyni? Poszukuję potężnego artefaktu, który powinien tam gdzieś być. I do czego on ci potrzebny? Aby przeciwstawiać się pewnemu potężnemu czarnemu magowi, służącemu Beliarowi. Moja intuicja mi podpowiada, że powinienem ci pomóc. Znakomicie. W takim razie powiedz mi, jak mogę dotrzeć do Isagratu. Jest główna droga, ale iść nią, to dla ciebie pewna śmierć, ponieważ przy ruinach natkniesz się na obóz berserkerów. Jakich znowu berserkerów? Fanatyczni orkowie, którzy całkowicie poświęcili swoje życie służbie Beliarowi. Są tak silni, że nawet emigrek, Nordmarczycy, omijamy ich bokiem. I chwała Innosowi, że tylko czasami dokonują napadów na nasze terytoria. Ogólnie rzecz biorąc, są odpowiedzialni za ochronę ruin świątyni. Tylko po co? I bez nich ruiny są doskonale strzeżone. Chcesz powiedzieć, że Isagrat strzegą także inne istoty? Oczywiście. Strzegą go stworzenia podziemnego świata, nie mówiąc już o samym strażniku. Strażnik ruin. Co to jest? Stworzenie, które dysponuje wielką mocą. Dotychczas nikomu nie udawało się go pokonać. Więc z jego powodu, dostać się do świątyni będzie nadzwyczaj trudno. Co to za stworzenie? Troll, demon, smok. Nic z wymienionych. Istoty podobnej do niego, świat jeszcze nie widział. A jednak muszę iść do ruin Isagratu. Wymienione przez ciebie zagrożenia nie przestraszą mnie. Jesteś bardzo odważny. Jestem gotów zaprowadzić cię do ruin Isagratu. Znam sekretne przejście, którym niezauważony przejdziesz obok obozu berserkerów. Ale ponieważ jestem przywódcą obozu myśliwych, jestem odpowiedzialny za to, aby nasze polowanie zakończyło się pomyślnie. Więc musisz poczekać do jego zakończenia. Mogę ci w czymś pomóc. Dlaczego by nie? Pomożesz nam, to szybciej zakończymy polowanie. Porozmawiaj z pozostałymi myśliwymi i dowiedz się, czy nie potrzebują twojej pomocy. No dobrze, no to porozmawiamy, myślę za chwilę. Ja jeszcze tak szukam okiem... Czy może teleport jest jakiś, nie? Podejrzewam, że może być w którymś kufrze. Znając życie. Ponieważ nie zawsze są na wierzchu takie rzeczy. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Wiecie, ja wolę przeszukać te skrzynki, które mogę, bo tak jak mówię, nie chcę czegoś przegapić i potem szukać bez celu. W teorii no, u bossa powinien być teleport, ale go tam nie było. No dobrze, zobaczmy dalej obozowisko. Wydaje się, że ten teren jest dosyć duży, prawda? No w sumie, no to tak, jest dosyć spory. Wszędzie trzeba będzie się rozejrzeć, ale myślę, że najpierw się skupimy na samym obozie. Tu jest Ingolf, on ma tutaj chatkę. Mogę ci w czymś pomóc. Cóż, skoro już pytasz, to tak. Sam w żadnym wypadku sobie nie poradzę. Od kilku dni prześladuje nas banda goblinów, w żaden sposób nie możemy sobie z nimi poradzić. Strasznie irytujące, co? Tak jak mówisz.
Jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, zajmij się goblinami. Dam ci dwie bryłki rudy. W porządku. Zajmę się nimi. Aha, ty mi nie powiesz, gdzie je znajdę. No trochę słabo. Witaj. Kim jesteś? Nigdy ciebie tu nie widziałam. Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. Chciałbym zadać kilka pytań. Co to ma być? Zabawa w pytania i odpowiedzi. Zostaw mnie w spokoju. Zgoda. Mogę z tobą pohandlować. Co mogę ci zaoferować? Kurde, od razu się taka miła zrobiła, nie? Ma teleport, dawaj to w tym momencie. Pełni życia masz od cholery. Ja już chyba nie będę kupować tych składników typu cebula, to tamto, bo to jest dramat. Ja już nie będę w to inwestować swojego czasu. Dobra, czyli mamy gobliny. Szkoda, że nam nie powiedział, gdzie je znaleźć. To by nam trochę ułatwiło jednak życie. Witam. Nazywam się Roland. Witaj. Jestem Baldur. Potrzebujesz pomocy. Masz na myśli polowanie. Tak, przydałby się pomocnik. Ansgar dał mi zlecenie na pozbycie się agresywnych rozpruwaczy, które widziano nieopodal naszego obozu. Agresywne rozpruwacze. Tak. Coś musiało sprawić, że te zwierzęta oszalały. Ale co to było, tego nie wiem. Czy chcesz, abym je zabił? Tak. A jeśli za to się weźmiesz, to zdejmij z nich skóry. Potrzebuję 20 tych skór dla naszego handlarza w obozie. Dam ci za nie 3 bryłki rudy. Brzmi nieźle. Ale gdzie mam znaleźć tyle rozpruwaczy? Właściwie, to nie liczyłem ich. Jeśli w pobliżu jest ich za mało, będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Dobra, czyli tak prosto ci tego nie oddam, rozumiem. Hej, ty. Witaj, co słychać? Och, dalej jak zwykle. Wszystkie na tym nie bolą od tej ciesz, chciałem się tu... Dobra, to już też słyszeliśmy, te kobiety mają te same dialogi dosłownie. No, ale nie można mieć wszystkiego w życiu, nie? Tu jest Helg i Dagmara. Prawie niemożliwa. No co ty gadasz? Witaj. Nie znam cię. Kim jesteś? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Rozumiem. Przysłał cię król Myrtany. Tak. Chciałbym o coś zapytać. Wybacz, ale nie ma... Witaj. Witam. Nazywam się Roland. A ja jestem Helg. Witaj, nieznajomy. Chcę ci pomóc w polowaniu. No cóż, dlaczego by nie? Na co polujesz? Ogólnie, to na wszystko. Ale w obecnej chwili, przede wszystkim na lodowe wilki. Ich skóry są nam bardzo potrzebne. Ile skór potrzeba? Sporo. Powiedzmy. 30 sztuk. Na początek powinno wystarczyć. Zdobyłem skóry. Doskonale. Daj je tutaj. Bardzo dobre skóry. Dam ci za nie 5 bryłek rudy. Zgoda. Dobrze. Doskonale. Oto ruda. Dobra, no to w takim razie lecimy zobaczyć dalej, kto tutaj może coś chcieć. Jest kowal jeszcze. Witam. Witaj. Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. Możesz mnie czegoś nauczyć? Co chciałbyś wiedzieć? Chcę wiedzieć więcej o kuciu broni z magicznej rudy. Dobra, tutaj widzę, już nie mamy żadnych nowości. Coś jeszcze. Wszystko w porządku. Co masz do sprzedania? Czego ci potrzeba? Dobra, masz jakieś eliksiry. Ty też masz do klanu ognia, ale ja już kupiłam ten teleport. Dobra, no to chyba nic mi nie trzeba. Byliśmy już chyba u wszystkich myśliwych. No to nie pozostaje nam nic innego, tylko się przejść gdzieś tutaj na spacerek, nie? Można zejść na dół, można iść na górę.
Zobaczmy, co tam żyje. Wilki, dobra. To możemy się przejść na spokojnie. I potem się zobaczy dalej. Okej, okay, tutaj już jest ślepa droga. O kurdele, no powiem wam, że kurde, nie spodziewałam się, że jeszcze taki teren tutaj będzie duży, ale w sumie podobnie było w innym miejscu. Wiecie co, poszłabym w stronę tam, gdzie były te golemy, bo mnie bardzo zastanawia, czy one czegoś konkretnego pilnują, czy nie. Fajnie, bo teraz też tą broń mam zaostrzoną, więc powinna robić lepsze efekty. Zobaczymy za chwilę. No, prawie na hita schodzi. To akurat też w dużej mierze zależy tutaj od naszej siły, prawda? Więc gdybyśmy sobie podrasowali tą siłę jeszcze bardziej, to byśmy mieli lepsze pierdolnięcie z łapy na takiego golema. Ale z drugiej strony jest i tak całkiem dobrze. Tam na dole w sumie jest dolina i wydaje mi się, że powinniśmy się trzymać tej doliny. Jeżeli chcę właśnie, na przykład tu są te rozpruwacze, podejrzewam. Tak, wściekły rozpruwacz. Jeżeli chcemy zrobić te zadania dla tych myśliwych, no to wypadałoby chyba iść jednak taką tą drogą, wiecie, którą. Tutaj właśnie. Typowo zejść na dół. Tam jest jakaś jaskinia, już widziałam. Tak, no i tutaj mieliśmy w sumie to samo zejście. Tu jest tych rozpruwaczy bardzo dużo. Jeszcze jest sprawa tych goblinów. Ciekawe, gdzie one mają swoje legowisko. No, ale przede wszystkim rozpruwacze. Te wściekłe wydaje mi się, że są jeszcze większe. Nie macie takiego wrażenia przypadkiem? Na nowo się muszę uczyć teraz walczyć bronią dwuręczną. Nie jest to aż taka prosta sprawa. Najgorsze jest to ruszanie, wiecie, prawo-lewo, bo zauważyłam, że nie idzie mi to zbyt prosto. Dobra, tu nic, nic. Wydaje mi się, że może być tak, że te rozpruwacze jakoś będą nas plus minus prowadzić na przykład do tych goblinów. O, tu jest obozowisko orków. Zaraz, czy my tych terenów trochę... No właśnie, nie kojarzymy ich? Kojarzymy. To ja nawet nie wiedziałam, że tu jest przejście. Jest tak dobrze ukryte. Myśmy tutaj przecież byli. Tam też. Bo to jest ta dolinka... No właśnie, byłam tutaj. Dobra. No to w sumie powiem wam, że dużą część Nordmaru obleźliśmy już. Kurde, ale się nie spodziewałam, że tutaj jest jakieś takie magiczne przejście, bo wygląda jakby się tutaj nie dało iść. Albo byłam tutaj, ale gra mnie nie wpuściła, bo tak też może być, że chciałam tamtędy przejść, ale gra mi nie dała. Takie rzeczy się też mogą dziać. Możliwe jest kompletnie wszystko. Czy tam jest golem? Tak, dobrze. Tam też coś mamy. Pytanie, jak tam wejść? Tam są te rozpruwacze też dalej. Kurde,
Kurde, no niestety nie widzę, co jest w środku, ale na pewno nie golemy, bo to by było dziwne. Chyba cieniostwory dwa. No. No dobra, grzybki się przydadzą, bo wykorzystałam, żebyśmy mogli zrobić sobie zupkę na siłkę. Dobra, ten nawet nie zdążył wstać. Tak jest właśnie najlepiej zrobić, ale te jaskinie bardzo mi się podobają. Fajną mają aurę. Te grzyby tak jakby ten lód puszczały. Dobra, teraz zejdziemy tam na dół jeszcze raz, z powrotem. Tu się trochę poobijam, ale trudno. Dobra, czyli polecimy teraz w tę stronę z powrotem. No i mamy te agresywne rozpruwacze. Ciekawa jestem, jak skuszy my sobie dajemy radę. Szczerze mówiąc, chyba wolę kuszę w tym wypadku. Bo zanim on do mnie dobiegnie, to już jest po nim. Szczególnie, że mamy naprawdę dobrą celność. Teraz sobie tylko skóry zbierzemy. No i dobra, i tutaj była ta dolinka. Teraz trzeba by było znowu stąd wyjść. No powiem szczerze, spodziewałam się tutaj gdzieś może też goblinów, ale niestety nie dostałam. Dobra, to też są lodowe wilki, bo się tak przez chwilę spojrzałam, co to w ogóle jest. Powiem wam, że dosyć duży ten las jest. Ja bym, kurde, bardzo chciała znaleźć obozowisko goblinów. No chyba nie tutaj, tam byłam, wydaje mi się. Tu są gobliny. Wydaje mi się, że na dworze mi kurde grzmi za oknem. Chyba mi się nie wydaje. Tu jest dużo goblinów. To są na bank gobliny. Pytanie, czy mają szamana jakiegoś jeszcze? Wydaje mi się, że zabicie ich w ten sposób to będzie niewykonalne. Trzeba będzie z kuszy to zrobić chyba. Ale mędy, nie? Ale kusza ich załatwi. Ja mam na szczęście dużo życia, więc mogę się tak pobawić z goblinem. Ciekawa jestem, którędy mnie będzie tamten gościu prowadził, bo nie widziałam obozowiska orków za bardzo. Tu było wejście do jaskini. I tu mamy szablozęby. Takie zwykłe. O kurde, jestem ciekawa tych ruin bardzo. W ogóle tych świątyń Beliara, jak one będą wyglądać. Pewnie będą ogromne, znając życie, smoczy korzeń. No bo tutaj zauważam, że twórcy w tych świątyniach idą naprawdę na pewno nie na minimalizm, tylko wręcz przeciwnie, na gigantyzm. Kurde, ale ciekawa jestem, jak z tym obozowiskiem tych orków, bo tutaj wszędzie tak chodzimy, mam wrażenie, że po takim
Bo ja wiem, zamkniętym terenie, nie? Wiecie co, chyba możemy się już teleportować na spokojnie do obozu i pooddawać. Tobie chyba dawałam już, nie? Tak jest. Dawałam ci skóry lodowego wilka. Baldur. Zabiłem agresywne rozpruwacze. Wspaniała robota. A skóry masz? Tak, oto one. Dobrze. A oto twoja ruda. Dobra, i jeszcze była kwestia tych natrętnych goblinów tutaj, u Ingolfa. Pozbyłem się tych natrętnych goblinów. Nie będą wam już przeszkadzać. Chwała Innosowi. Ci mali dręczyciele stali się strasznie denerwujący. Oto twoja ruda. I bardzo ci dziękuję za pomoc. Dobra, i teraz tak. Chyba już możemy iść do tego głównego bossa, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, o co nas poprosił. Pomogłem twoim ludziom w polowaniu. To dobrze. Ale do świątyni, niestety, nie mogę cię zaprowadzić. A dlaczego? Zaginął gdzieś myśliwy Ulfrun, który miał zapolować na lodowego cieniostwora. Minęło już kilka dni, więc podejrzewamy, że albo zabłądził, albo coś gorszego go spotkało. Zanim będziemy mogli wyruszyć do Isagrad, muszę się dowiedzieć, czy Ulfrun wciąż żyje. Mogę poszukać Ulfruna. Wówczas zaprowadzisz mnie do ruin świątyni. Tak, masz moje słowo. Dobra, oczywiście ja wiem, gdzie on jest, bo już go nawet spotkaliśmy. Nie wiem, którędy jest tam najbliżej, ale mi się najwygodniej... W sumie, kurde, z kopalni się całkiem wygodnie tam idzie. Tak mi się teraz wydaje. Chyba. Chyba, że się mi coś pokićkało, ale chyba nie. Tutaj będziemy mieli zaraz tego gościa. No i pytanie, czy ja go zaprowadzę tak na pałę, bo ja trochę nie pamiętam, jak się wchodziło do tej jednej takiej jaskinki. Chcesz wrócić do obozu? Oczywiście. Znasz drogę. Tak, bardzo dobrze. Daj znać, kiedy mamy wyruszać. Idziemy do obozu. Dobrze. No, ja się boję, że ja jednak drogi nie znam. Upsi. Nie no, znamy chyba drogę, nie? Tylko pytanie, czy to będzie tak dobrze, gładko, jak mi się wydaje. Jesteśmy na miejscu. Tak, udało nam się dotrzeć. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Dobra, moi drodzy, udało mi się go zaprowadzić. Uff, cóż to była za przeprawa. Na szczęście mi się droga przypomniała po drodze.
Droga po drodze mi się przypomniała, ale masełko maślane, z tego wyszło. Pogadajmy jeszcze na samym końcu z bossem osiedla i w kolejnym odcinku, który się pojawi już jutro, ruszymy do świątyni. Znalazłem Ulfruna i przyprowadziłem go do obozu. Już go widziałem. Dziękuję ci, że odszukałeś naszego przyjaciela. Teraz mogę zaprowadzić cię do ruin Isagratu. Powiedz, kiedy będziesz gotów. Dobrze, moi drodzy, my będziemy gotów w kolejnym odcinku. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego. Będzie troszeczkę krótszy, ponieważ ostatnie odcinki mi wychodziły ponad godzinę. Także nie będę teraz już przesadzać dzisiaj. Jeżeli wam się film podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film. On ma nordmarską starkę. Właśnie ją zarąbałam. I tak, no i w kolejnym odcinku zobaczymy, co nam się uda zrobić. Czy dojdziemy do samych w sobie ruin, czy się jeszcze nie uda. No ale na pewno wyruszymy już w drogę. Zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Nie wiem, czy już to mówiłam, bo trochę dostałam laga mózgu. Ale przede wszystkim zapraszam was na Discorda, bo jest tam mała posłucha ostatnio, a fajnie by było, bo to jednak jest miejsce, gdzie powinniście się angażować. To znaczy, no wiecie, no to jest czas, żeby poznać twórcę trochę od innej strony i w ogóle, także jak jesteście chętni, no to zapraszam was tam do aktywności i w ogóle, żebyście tam zajrzeli. Link jest w opisie pod filmem. Ewentualnie na głównej stronie mojego kanału też się wyświetla link. Ewentualnie w karcie społeczność też link powinniście znaleźć chyba, z tego co mi się wydaje. Więc cóż, dzięki wam jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć!